Kolejny projekt uchwały Komisji Architektury w sprawie opinii o ustalenia budżetu dla inwestycji pod nazwą budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, naziemnymi miejscami postojowymi, garażem podziemnym i zagospodarowaniem terenu na działce nr 14 przez 2, obręb 45 w Roborze oraz budową infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, w tym zjazdu na terenie części działki nr 301, obręb 45 w Roborze przy ulicy Wrocławskiej. Paragraf 1. Rada Dzielnicy 5 Krawocza negatywnie opiniuje wniosek o wydanie decyzji WZ dla inwestycji pod nazwą budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, naziemnymi miejscami postojowymi, garażem podziemnym i zagospodarowaniem terenu na działce nr 14 przez 2 obręb 45 Krawocza oraz budową infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, w tym zjazdu na terenie części działki nr 301 obręb 45 Krowocza przy ulicy Wrocławskiej ze względu na zbyt dużą wysokość budynku, maksymalna sugerowana przez Radę Dzielnicy 5 Krowocza wysokość budynku nie powinna przekraczać 5 kondygnacji, zbyt niski współczynnik miejsc parkingowych, sugerowany współczynnik 1 i 2 miejsca parkingowe na mieszkanie, niedostosowanie przepustowości ulicy Wrocławskiej do lokalizowania nowej zabudowy. Paragraf drugi, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. No. Już, bo tu widzę, że są kłopoty z lokalizacją. Proszę Państwa, tu jest budynek marszałkowski, tu jest ulica Wrocławska, tu leci Kijowska. Tu znajduje się skup złomu, a tu jest taki budynek jednorodzinny. My na Komisji Architektury nie byliśmy w stanie rozstrzygnąć, czy oni ten blok postawią, a ten budynek zostanie niski, czy też ten budynek ulegnie zburzeniu. Bo to nigdzie nie było. Po prostu dla nas jest to niewiadoma. No prawdopodobnie tu byłoby ciężko, ale ona się musiała zgodzić, bo ten teren należy do niej. Ona ma tu kilka garaży, ta kobieta. Jest tu zielony teren i w związku z tym ten budynek to jest 8 pięter i 7 pięter. No, tak na tym skrzydle ma powstać. Dziękuję bardzo. Pan radny Nowak. Ja panie Małgorzaty. Czyli ten współczynnik 1-2 to jest sugerowany przez inwestora czy przez radę? Przez radę. To ja bym proponował 1,5 miejsca, bo teraz jest tak przyjęte, że 1,5 miejsca, 1,5 miejsca na mieszkanie, bo to jest naprawdę niezbyt dużo. Bardzo proszę napisać. No piszemy, 1,5. No niby... Jaka autopoprawka? Tak, 1,5. To jest inwestorem. Ten sam, co tamten poprzedni budynek, czy to jest inwestorem? Studio, ulica Wrocławska, Kraków, B2. Czyli to jest WZ-ka robiona przez studia architektoniczne, przez... Studio, spółka z o.o., B2. Czyli nie ma jeszcze inwestora takiego strategicznego, tylko na razie to jest taka próba. To jest to samo, co tam ten poprzedni budynek, ten sam inwestor, czy nie? To jest, znaczy ten sam projekt? Ten projektant? Nie. Ten sam projektant, to, czyli mówi pan... To był Wrocławski, ale kilka projektów Wrocławski. Teraz to będziemy mieli następne, ta cała seria będzie dotyczyła tego, co poprzednio. Czyli tam przy obośni. Czyli tego, co przy obośni. Ten jest tylko jeden. Czy jeszcze jakieś zgłoszenia? Nie widzę, czyli rozumiem, że z tą autopoprawką półtora miejsca postojowego na jeden mieszkanie. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że jednogłośnie uchwała została przyjęta. Kolejny projekt uchwały.